Gmina Stara Biała otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi w Miłodrożu oraz Kobiernikach. Dotacja wynosi prawie 1,5 miliona złotych. Dzięki takim programom udaje się w gminach budować drogi, mówi wojewoda mazowiecki. Żeby dostęp do szkoły, do urzędu, do kościoła, do sąsiada był jak najlepszy. On pełni przede wszystkim taką funkcję, że no, te drogi często w bardzo kiepskim stanie mają być lepsze i są coraz lepsze. Każde pieniądze pozyskane przez gminę są cenne, pozwalają przeznaczyć kolejne środki na inwestycje, zaznacza wójt gminy. Jest to bardzo istotna i dobra wiadomość w tych trudnych czasach. Kolejna dobra wiadomość, mianowicie otrzymamy 65% dofinansowania również do tej drogi, co w sumie w skali tego roku będzie około 1,5 miliona dofinansowania właśnie do budowy dróg gminnych na naszym terenie z Funduszu Dróg Samorządowych, no co w sposób wydatny wpłynie na to, że będziemy mogli tych dróg albo jeszcze w tym roku, albo w następnym roku zrobić więcej. Także w tych dosyć nieciekawych, trudnych czasach, jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządu i budżety samorządowe, no to jest kolejna dobra informacja i napawa nas to optymizmem i z nadzieją patrzymy w przyszłość. Gmina otrzymała dofinansowanie na rozbudowę drogi w Miłodrożu. Całość inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 65% kosztów inwestycji, czyli ponad 789 000 zł. To nie jedyna droga z dofinansowaniem. Z funduszu sfinansowana zostanie także droga w Kobiernikach. Tu rozbudowany został blisko 800-metrowy fragment drogi. Ta inwestycja kosztowała gminę ponad 1 000 000 zł. Gmina otrzyma z dofinansowania ponad 663 tysiące złotych. Marszałek Adam Struzik podpisał umowę w sprawie dofinansowania z kolejnych programów samorządu Mazowsza. Tym razem dotyczyły one m.in. programu aktywizacji sołectw ochrony powietrza. Środki trafią również do gminy Stara Biała. Wszyscy się bardzo starają, składają wnioski, o te pieniądze zabiegają, także ja się też cieszę, że to wywołuje pewną aktywność też taką lokalną i w sołectwach, i u strażaków, i w tych społecznościach lokalnych, w kołach gospodyń wiejskich. No właściwie dzięki temu jest taki olbrzymi ruch proinwestycyjny w tych inwestycjach, takich, które są przyjazne dla człowieka i służą poprawieniu warunków życia. Gmina Stara Biała otrzymała środki na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia ochrony powietrza. Będziemy wiedzieć, jak w jaki sposób mieszkańcy ogrzewają swoje budynki, czy to są piece węglowe, tradycyjne, czy może troszeczkę bardziej nowoczesne, czy olejowe bądź gazowe. Na to właśnie otrzymaliśmy dotację prawie 110 tysięcy złotych i w najbliższym czasie będziemy taką inwentaryzację przeprowadzać. W ramach mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw na terenie gminy zrealizowane zostaną kolejne inwestycje. Dotyczy to w 3 przypadkach montażu paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich, ponieważ te budynki są ogrzewane elektrycznie, w związku z tym będziemy mieli tutaj dosyć spore oszczędności, mam nadzieję, właśnie w zużyciu energii elektrycznej, a tym samym będą one tańsze w utrzymaniu. A w 2 przypadkach będziemy doświetlać ulice i skrzyżowania tych dróg, gdzie doprowadzenie energii elektrycznej w sposób tradycyjny było niecelowe i zbyt kosztowne, a wymagało tam właśnie zamontowania oświetlenia ulicznego. Gmina otrzymała dofinansowanie po 10 tysięcy złotych do budowy oświetlenia ulicznego w Ludwikowie i Miłodrożu oraz budowy instalacji fotowoltaicznych w świetlicach w Brwilnie, Kamionkach i Dziernowie. Każda z tych inwestycji będzie kosztowała około 30 tysięcy złotych. Mieszkańców DPS w Brwilnie z prezentami odwiedził wójt gminy Stara Biała. Jak zaznaczył, to ważny punkt na terenie gminy. Dom pomocy społecznej tutaj w Brwilnie, to jest teren gminy Stara Biała, w pięknym tutaj otoczeniu drewnianej architektury. No i chcieliśmy tutaj, że tak powiem, wykazać również dla mieszkańców, dla kierownictwa domu, że opieka nad takimi osobami jest dla nas też ważna i chcieliśmy tutaj zaznaczyć swoją obecność, takie drobne upominki przeznaczyć, tym bardziej, że sytuacja, wiadomo, w opiece społecznej jest w tej chwili z racji pandemii dosyć trudna i w tym trudnym czasie również chcieliśmy, tych imprez jest w DPS-ie mniej, w związku z tym będzie to dla mieszkańców jakaś tam dodatkowa atrakcja. Prezenty zostały uzgodnione wcześniej z kierownictwem DPS. Wśród gadżetów znalazły się m.in. specjalne butelki na wodę, opaski odblaskowe, breloczki. Jak zaznaczyła dyrektor DPS,
prezent na pewno przydadzą się mieszkańcom. Mieszkańcy DPS w Brwilnie w ramach podziękowań wręczyli wójtowi wykonane przez siebie poduszki. Był też list z podziękowaniami od dyrektor DPS. Wakacje to czas odpoczynku i dobrej zabawy, a tej nie brakuje wszystkim tym, którzy biorą udział w półkoloniach organizowanych przez gminę Stara Biała. Z naszą kamerą towarzyszyliśmy dzieciakom w Radotkach. Tu w osadzie młynarza atrakcji nie brakowało. Był skomplikowany tor przeszkód do pokonania. Wszyscy wykazali się dużą odwagą i znakomitą formą i bez problemów pokonali cały tor. Była również zabawa w tak zwanych wilczych dołach. Najbardziej podobało mi się, jak poszliśmy na park linowy. Jeszcze podobało mi się, jak byliśmy jeszcze tutaj na tych wilczych dołach. Wszystko, nie potrafię określić. Było bardzo fajnie. Fajny był film w kinie i bardzo fajne były liny, na których byliśmy w poniedziałek, więc mi się wydaje, że wszystko było fajnie. My już jesteśmy trzeci raz z rzędu. Mieliśmy dużo fajnych atrakcji, dzisiaj też było fajnie na tych wilczych dołach i ogólnie na wszystkich przeszkodach, bardzo dobrze się bawiłem i ogólnie po prostu zachęcam właśnie takie dzieci w czasie wakacji, żeby też spędzili trochę czasu z rówieśnikami. Lubię chodzić na półkolonie, bo mi się przynajmniej w domu nie nudzi. Wakacyjne zajęcia dla dzieciaków zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej. Dzieci są z różnych szkół, akurat ten turnus jest mieszany, bo mamy dzieci z Białej, mamy dzieci z Proboszczewic i z Maszewa Dużego. Rano zabieramy je autokarem i jedziemy na atrakcję. Dzisiaj akurat jesteśmy tutaj w Radotkach, mamy różne zajęcia sportowe przede wszystkim. Wczoraj byliśmy w kinie, wcześniej w zoo, w parku linowym, także co dzień jakaś inna nowa atrakcja. Skoro dzień był pod znakiem zmagań sportowych, były również medale. Była także zabawa w basenie, nie brakowało gry w piłkę nożną. Dzień w Radotkach zakończył grill. Półkolonie trwają tydzień. Podobne atrakcje przygotowano w ramach kolejnych turnusów. Były wygodne leżaki, popcorn i kryminał iluzja, czyli wszystko to, co potrzebne w kinie. W ramach drugiej odsłony kina letniego zorganizowanego przez Gokis widzowie spotkali się w tak zwanej szkółce w Białej. Cykl kina letniego zakończy w sobotę 18 lipca projekcja w Maszewie Dużym na stadionie i komedia Jestem taka piękna. Seans rozpocznie się o 21.30. Bilety kosztują złotówkę. Wejściówki na seans można kupić w hali sportowej.